W tym wideo opowiem Ci o nowych normach słuchu kierowców zawodowych. Zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w zasadzie muszę Ci to przeczytać, bo nowa norma jest wyjątkowo liberalna. Przez chwilę się zastanawiałem, czy nie jest to jakaś pomyłka ministerialna. No niestety, czasami coś wygląda na zbyt piękne, aby było prawdziwe. W tej chwili Ci to przeczytam, więc mi wybacz bełkot prawny. W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C, C plus E, D, D plus E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, podlegającej badaniom na podstawie artykułu 39J ustęp 1 albo artykułu 39M ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, czyli to są kierowcy zawodowi, występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie tego zezwolenia, i osoby, o której mowa w artykule 34 ustęp 1, artykuł 60, artykuł 117 ustęp 4 itd. ustawy o kierujących pojazdami. Muszę sprawdzić, co to są za osoby, chyba instruktorzy albo egzaminatorzy nauki jazdy, ale nie jestem pewien w tej chwili. I wyraźnie się wsłuchaj, jeżeli możesz. Konieczne jest zachowanie możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego. Powtarzam jeszcze raz. Konieczne jest zastosowanie możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu lepiej słyszącym. To jest kluczowe, ucho lepiej słyszące, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego. W przypadku stwierdzenia konieczności zastosowania aparatu słuchowego lub implantu słuchowego, uprawniony lekarz wpisuje w orzeczeniu lekarskim właściwy kod lub subkod określony w przepisach wydanych na podstawie artykułu 20 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Czyli jakie wnioski dla Ciebie? Jak ucho lepiej słyszące, powtarzam jeszcze raz, lepiej słyszące ma rozpoznawać mowę z odległości nie mniejszej niż 1 metr, czyli gdzieś tam powiedzmy tyle, to teoretycznie, według normy ministerialnej, to gorzej słyszące słyszeć wcale nie musi, prawda? Czyli może rozpoznawać na przykład z odległości 10 cm, prawda? Czyli 1 cm, a to z 1 metra, czyli no, dopuszczono w końcu korekcję aparatem słuchowym. No powiedzmy, skoro oczy można korygować okularami, to czemu powiedzmy uszy mają być gorsze? Nie doczytałem też nigdzie w tym rozporządzeniu, że ma się robić obligatoryjnie audiometrię lub konsultować u specjalisty laryngologa, przepraszam. Jeżeli już się napaliłeś i biegniesz do pierwszego lepszego, do pierwszej lepszej szkoły jazdy, czy do pierwszego lepszego lekarza uprawnionego do badań kierowców, aby zapisać się na kurs kategorii C, a jesteś osobą niedosłyszącą, to wstrzymaj lepiej cugle. No, na wszelki wypadek troszeczkę bym poczekał. Równie dobrze może być to jakiś błąd ministerstwa, w zasadzie tych ludzi, tych ekspertów, tych naszych kochanych ustawodawców przepisujących czy przygotowujących ten akt prawny do druku. Także może się nagle za tydzień okazać, że komuś się tam ręka omskła i z ucha gorzej słyszącego napisał ucho lepiej słyszące. Myślę o tym tylko dlatego, że poprzednie normy były naprawdę restrykcyjne, słyszeć trzeba było dobrze. No i kłopotliwą byłaby dla Ciebie sytuacja, gdybyś nagle poszedł na te badania, skończył kurs naprawku, a tutaj nagle za 2 tygodnie kolejna zmiana przepisów i nie możesz pracować. No, w każdym razie mamy co myśleć przez parę dni. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli rozwiązało Ci jakiś problem, umieść
je na swoim portalu społecznościowym, Google+, Nasza Klasa. No a jeżeli jesteś osobą słabosłyszącą, niedosłyszącą, która, że tak powiem, marzy o byciu kierowcą zawodowym, miała jakieś problemy, to koniecznie skomentuj to wideo poniżej. Zależy mi na Twoim osobistym oddźwięku, także no, zbyt piękne, aby było prawdziwe. Wakacyjny prezent Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje mi się, że to jest jakiś po prostu błąd w druku. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I oczywiście do zobaczenia w moim kolejnym wideo.